Witam serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu związanym z giełdą Papierów wartościowych w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy o spółkach z Wigu 20, gdzie tam szykują się jakieś okazje. Przypominam, nagrywam ten materiał. Spotykamy się tutaj przed decyzją Rady Polityki Pieniężnej na temat stóp procentowych. No niestety nasz bank, jako jeden z niewielu na świecie, nie jest w stanie określić, kiedy taką decyzję poda do publicznej wiadomości, więc musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać faktycznie na komunikat z NBP. Rozbieżności są duże, czy tutaj podwyższymy o 75 punktów bazowych, czy o 1, czy o 1,25 punkta procentowego i to jest rzecz bardzo niebezpieczna, dlatego że polski złoty, co do zasady, zachowuje się stosunkowo słabo już przed decyzją, zauważmy, że na dolarze do Polskiego złotego aktualnie forsujemy poziom 4,70 mocne wybicie było na fali z jednej strony umocnionego dolara, ale z drugiej strony niestety i to dla nas jest największa bolączka z powodu słabości euro tak to, to względem dolara, natomiast także i słabości samego polskiego złotego co widać na kursie euro do polskiego złotego i jak porównamy go do Euro do korony czeskiej. Tutaj jest ta największa rozbieżność bardzo mocno widoczna. Widać, że korona czeska się ustabilizowała w kontekście tego, co się dzieje na rynku. Mieliśmy tam większy wystrzał w maju, teraz mamy stabilność. No i właśnie, co dalej będzie z polskim złotym, to jest niestety bardzo duży problem, bo jeżeli dalej sobie oddalimy wykres, na wykresie tygodniowym spojrzymy, no to widać, że niestety cały okres od pandemii, gdzie rozpoczęły się duże dysproporcje między walutami krajów wschodzących, a walutami krajów rozwiniętych, no mieliśmy, nasz kraj cały czas jest traktowany trochę w takim koszyku tutaj tych, tych krajów bliżej wschodzących niż rozwiniętych, no mieliśmy bardzo dużą dysproporcję między właśnie koroną czeską względem euro a polskim złotym względem euro, i ta dysproporcja się utrzymuje na naszą niekorzyść, co pokazuje, że jednak nasz kraj jest cały czas bardziej ryzykowny i to się utrzymuje przed decyzją na temat stóp procentowych. A ta decyzja, jeżeli NBP chciałby uwzględnić ostatnie dane dotyczące um, sektora przemysłowego w Polsce, które były bardzo złe, jeżeli chodzi o nastawienie menadżerów, no może wskazywać, czy mogliby to uwzględnić, no i tym samym nie, nie podwyższyć. 100% tak mocno. No i tym samym wywołać kolejną falę osłabienia polskiego złotego, co negatywnie odbiłoby się na inflacji, bo niestety największy wpływ na inflację aktualnie pomimo spadków Cen ropy, które mówiłem już od 2-3 tygodnie temu, wskazywałem na sygnały do spadków. No tutaj pojawiają się wprawdzie na tyle atrakcyjne, że cena na stacjach paliw powinna spaść. Ale właśnie słabość polskiego złotego powoduje, że te spadki nie będą aż tak silne, więc ta inflacja będzie utrzymywana. Zakładam, że NBP. Będzie brało pod uwagę to, że jakkolwiek walczy z inflacją, to też nie chce zabić gospodarki na zbyt mocne podwyżki 100% mogą do tego doprowadzić, ponieważ część inflacji, duża część inflacji, zwłaszcza teraz, jest typowo zewnętrzna, bo teraz 34 albo 35%. 6%, jak dobrze pamiętam, w ostatnim odczycie, gdzie 15% wzrosły nam ceny rok do roku, to właśnie za ten wzrost odpowiadały znaczące wzrosty cen paliw, które stanowiły wzrost rok do roku ponad 30%, więc to no, nie da się z tego, od tego uciec. Na jesień prawdopodobnie będzie nas czekały wyższy odczyt inflacji żywności, dlatego że porównamy ceny rok do roku, gdzie w zeszłym roku, gdzie tak naprawdę wzrost cen żywności mamy od wojny taki znaczący, więc to też dopiero będzie wpływało negatywnie na, na te odczyty inflacyjne. Więc mamy bardzo trudną sytuację. Nie wiem, co zrobi NBP. Czekamy na decyzję. Natomiast w momencie, kiedy ta decyzja padnie, będzie miało to wpływ na rynki finansowe. I zanim dojdziemy do WIG-20, bo chciałbym powiedzieć, oczywiście, chciałbym powiedzieć oczywiście o tym, jaki ten wpływ będzie, to jeszcze dwa słowa na temat Fedu. Wczoraj mieliśmy minutki Fedu, czyli jakby. Zapis tego posiedzenia, które było tydzień temu. Natomiast tutaj warto zauważyć, że aktualnie coraz bardziej prawdopodobne jest, że Fed będzie decydował, czyli że jakby rynek wycenia, że najbardziej prawdopodobna ścieżka to dotarcie do, do poziomu między 3,25 a 3,5% na koniec 2022 roku. To ma znaczenie o tyle, że rentowności obligacji już zaczęły to dyskontować. Były wzrosty znaczące, właśnie wywołane zarówno inflacją, jak i oczekiwaniem, że te podwyżki mogą być nawet silniejsze, natomiast teraz rynek zaczyna już to Dyskontować, że popatrzmy, i to jest bardzo ważne, że okej, okay, z jednej strony zakładamy, że stopy procentowe wzrosną do nawet 3,5%, ale nawet dwuletnie obligacje notowane są poniżej tego progu. Inaczej mówiąc, popyt na obligacje, który się pojawił z której strony, nie wiem, czy to Fedu, czy jakkolwiek, czy, czy faktycznie inwestorów, doprowadził do tego, że możemy pożyczać po mniejszym, mniejszym procencie niż spodziewamy się, że będzie stopa procentowa w przyszłości. I nawet te długoterminowe obligacje nie zakładają, żeby ta ścieżka stóp miała być bardzo, bardzo dynamiczna i dalej rosnąć. To jest ciekawa zmiana, bo do tej pory było, było tak, że jednak te krótkoterminowe obligacje były notowane niżej, Natomiast właśnie później już przestano oczekiwać tych podwyżek bardzo bardzo znaczących i rynek zaczyna na obligacjach trochę spadać, rentowności zaczynają spadać i tym samym podbijają ceny obligacji, ale też i normalizują rynek akcji, który przestał spadać w USA i na tej kanwie WIG 20 zachowuje się stosunkowo dobrze. Wczoraj na podsumowaniu sesji dla użytkowników Squabera Premium zresztą serdecznie zachęcam do tego, żebyś dołączył do naszego grona. Na końcu jeszcze powiem dwa ciekawe słowa związane z nowościami, które dziś pojawią się. Dziś, no najpóźniej jutro, ale dziś po, powinny się pojawić w skłaberze i yy, 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 to też możecie fajnie yy, yy, ułatwić podejmowanie decyzji. Yy, natomiast yy, wracając do wykresu wig 20, mieliśmy wczoraj na podsumowaniu sesji mówiłem o formacji harami wzrostowego w dość ciekawym miejscu, yy, uważając, że formacja jest ciekawa, bo jest przy ciekawym wolumenie wzrostowym wczoraj. Natomiast no, musi być wybite poziom 1705 aby było potwierdzenie tej formacji, no i wtedy jest szansa, że może z takiego trochę krzywego, ale podwójnego dna w końcu wybijemy trochę wyżej. Spadek poniżej poziomu 1640 będzie negował taki pozytywny wygląd, wygląd wykresu i skieruje nas w stronę 1570. Punktów. No i teraz popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje na spółkach z WIGU 20. Na Asseco Poland dużo się dzieje wokół Asseco Poland, gdzie mamy informacje o kontraktach z ZUS-em, kontraktach z JSW tam się ostatnio coś pojawiło. Więc trochę się tych rzeczy dzieje. Spółka jest co do zasady dobrą, stabilną firmą. Teraz może mieć problem kosztowy, gdzie mogą się pojawić znowu oczekiwania do podwyżek wynagrodzeń. No ale jednocześnie tutaj musimy pamiętać o tym, że w dobie wysokiej informacji. I takiej niepewności co do przyszłości, tej początkowej fazie, w której przedsiębiorstwa starają się dostosować do sytuacji, musimy pamiętać, że niekoniecznie będą wzmażane inwestycje. I to już też widać, że w przedsiębiorstwa bojąc się o przyszłość nie inwestują. No i to uderza bezpośrednio w Asakopola, no pod kątem zamówień. Niemniej uważam, że poziomy w okolicach 70 zł są ciekawe w kontekście też i przyszłych dywidend, bo stopa dywidendy wtedy będzie w okolicach, jeżeli Aseku utrzyma ścieżkę wzrostu, dywidend 5%. Więc w dłuższym terminie jest to, jest to atrakcyjne, natomiast widać, że rynek ma problem z pokonaniem stuokresowej średniej kroczącej i zrobił taką małą konsolidację. Więc aktualnie nie uważam, żeby to była okazja. Mamy dużo czynników ryzyka, niepewność co do przyszłości, jeżeli chodzi o całą gospodarkę. Natomiast mamy taką wąską konsolidację. Więc jeżeli z tej konsolidacji wybijemy górą, czyli powyżej 76,60, Wtedy oczekiwałbym wzrostów w kierunku z powrotem 82 zł i aktualnie trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym mielibyśmy wzrosty do poziomu 100 zł ponownie, głównie ze względu na to, że, czyli inaczej, musiałyby te czynniki ryzyka oraz niepewności odejść. Musiałoby się poprawić sytuacja, jeżeli chodzi o inflację, stabilność w przyszłości musiałaby być większa. Wtedy myślę, że można by było oczekiwać lepszych wyników i też wzrostu co do zasady. To dotyczy się wszystkich spółek, o których będę dzisiaj Dzisiaj mówił spadek poniżej poziomu 73 zł. Otworzy nam drogę do 70 zł. Ponownie, no i tam wydaje się, że w dłuższej perspektywie jest to dalej. Okazję. Natomiast Allegro. no Wczoraj mieliśmy fantastyczne wzrosty na Allegro. Dzisiaj mamy kontynuację. Załamanie trendu wzrostu spadkowego na 25,25. -25, a więc teraz forsujemy okresową średnią kroczącą. Jesteśmy już wewnątrz czy też powyżej lokalnych szczytów, dołków z marca 2022 roku. A więc jak dla mnie wszystko się tutaj dzieje jak należy. O Allegro mówiliśmy kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, jako właśnie wskazanie, że spółka zaczyna się już fajnie. Kształtować, zwłaszcza ten spadek tutaj był bardzo ciekawy, bo przy mniejszym wolumenie rynek spadał, przy większym rósł i to tak się już wydarzyło dwukrotnie i tym samym to wybicie nie jest jakimś wybitnym zaskoczeniem, co bardziej potwierdzeniem te, te, tego dobrego, pozytywnego schematu. I teraz ważne, co dalej. Dla mnie krótkoterminowa okazja to jest poziom 25,20 ze stop lossem poniżej 21,70 no i z celami w okolicach 30, 32 zł 32, 33 zł. Natomiast jeżeli rynek by bardzo szybko, dynamicznie rósł, to wtedy dopiero na głębszym Korekcją można by było się podłączyć, dlatego że wskakiwanie w Allegro w tym ruchu bieżącym jest trochę proszeniem się o to, że można później zostać z, po wysokiej cenie, bo Allegro reaguje prawdopodobnie na pozytywne nastroje na giełdzie w USA i te wzrosty są aż nadto proporcjonalne. W sensie giełda w USA aż tak, nie mocno, aż tak mocno nie wzrosła, aby Allegro mogło to zdyskontować. No, spółki technologiczne zaczęły sobie radzić lepiej, ale bez przesady. Tutaj wydaje się, że coś jeszcze musi się pojawić, aby ten ruch mógłby, mógł być kontynuowany, więc celujemy w dobrych miejscach, tak żeby ryzyko, które podejmujemy było racjonalne w stosunku do potencjalnego zysku, czyli poziomy okolice 25-20, trochę niżej na 2450 w strefie popytu skłaberam, jak najbardziej tak. Idąc dalej CCC, tutaj konsolidacja jeszcze trwa, natomiast wolumenowo wygląda to coraz ciekawiej, jeżeli by było wybicie powyżej 54,20, wtedy oczekiwałbym wzrostów do 62 zł w ramach konsolidacji i scenariusz wzrostowy jest bazowy tak długo, póki jesteśmy powyżej 41,36. Tutaj też warto nadmienić, że podwyżka 100% dla CTC miałaby znaczenie, więc im mniejsza ta podwyżka będzie i im mniejsze prawdopodobnie są podwyżek dalej, tym większa szansa na to, że CTC wyjdzie z swojej trudnej sytuacji finansowej mocno, dlatego, że mamy dwa projekty, które, czy mamy jakby dwa powody, dla których tak się może wydarzyć. Po pierwsze mamy zadłużenie, które im mniejsza stopa procentowa, tym no mniej kosztuje po prostu spółkę, ale z drugiej strony spółka inwestuje w half, pla, w price. half price, czyli swoją nową sieć dyskontów, sieć sklepów, gdzie nie będą sprzedawane rzeczy po, po niższych cenach, tak? czyli coś jak TK Max. A myślę, że w dobie inflacji, przy przydrożających rzeczach takie coś może się przyjąć bardzo dobrze, ale na razie jest to jeszcze niedochodowy biznes, a dopiero skaluje się, więc w momencie, w którym osiągnie się ta skala, jak najszybciej, oczywiście, to dobrze, żeby też klienci mieli jeszcze za co kupować, więc im mniejsza podwyżka stóp tym dla CTC lepiej. CD Projekt, tutaj zwracam uwagę już od pewnego czasu. W sumie od dołka z czerwca, gdzie wyrysowałem ten prostokąt jako zasięg dla ruchu, taki maksymalny zasięg dla ruchu, wynikający też z szerokości konsolidacji, w której wcześniej się cena znalazła. No, i tutaj na razie podtrzymuję ten scenariusz wzrostowy jako taki bazowy. Mamy załamanie trendu spadkowego. Rynek bardzo ładnie tutaj spadł, wybronił, a więc jeżeli klimat zewnętrzny to pozwoli, a wydaje się, że wakacje szykują się nam spokojne, to znaczy ustabilizuje się sytuacja i dopiero. Na tych kolejnych decyzjach na jesień, gdzie mogą nadejść jakieś zmiany w prognozowanej ścieżce 100% wtedy może zacząć się dziać niedobrze nie na świecie. Natomiast przez wakacje może być dobrze, no i ta zdyskontowana mocno. Polska giełda może załapać większy oddech, no tak bym to mniej więcej widział, ale trzeba być bardzo, bardzo restrykcyjnym w prowadzeniu pozycji, ponieważ no, trudno powiedzieć, co za tydzień się może ciekawego pojawić. Mamy cały czas napiętą sytuację, cały czas pamiętajmy, wojna na Ukrainie trwa. To się ten temat się nie zakończył. No i dla Polski ma znaczenie, jak um, będzie przebieg, jaki będzie przebieg tej, tej wojny, nawet dla jakiejś spółki, która sprzedaje w sieci gry. Myślę, że ma znaczenie to, no bo jednak siedziba jest w Polsce. Wybicie powyżej poziomu 101 zł otworzy drogę do 110, tam mamy strefę podaży Squabera. Pamiętajcie, że możecie korzystać ze stref Squabera także w wersji darmowej naszej aplikacji, zarówno w Android, na Androidzie, czy na iOSie, możecie ją pobrać ze swoich sklepów um, i bezpłatnie macie wgląd do tych stref, gdzie one są wyrysowane. Natomiast jeżeli chcielibyście otrzymywać alerty, no to wtedy w strefie Premium, skłaberze Premium. Takie alerty też do Was są kierowane zarówno mailem, jak i pushem na telefon. A jeżeli chodzi o cyfrowy Polsat, tutaj mamy. Overbalans na poziomie 23,12, Po drodze był taki mniejszy, który został wybity, więc teraz trwamy. Znaczy ten scenariusz bazowy już się zrealizował, więc tutaj raczej, ponieważ jesteśmy poniżej tego overbalansu, to może być jeszcze taka próba wybicia do 23 i później cofka, więc tutaj trzeba być ostrożnym. Natomiast znajdujemy się wewnątrz średnich kroczących, no i to jest dość istotne. Dlatego, że w momencie, w którym cena wybije z tego zakresu, w którym się teraz znalazła górą, to średnie kroczące staną się wsparciem. Tak jak ta teraz 21 okresowa stała się wsparciem, tak później ta 55 okresowa stanie się wsparciem. I może wtedy dojść do wybicia overbalansu i zmienia, zmienienia trendu może z kierunkiem 26 zł to jest takie bardzo ważne miejsce, do którego rynek może dążyć. I ten scenariusz jest dla mnie preferowany tak długo, póki jesteśmy powyżej 20 groszy, ze względu na to, jak się tutaj cena zachowała. Niestety wciąż trwamy w trendzie spadkowym z każdej metody, jaka jest znana, dlatego że zarówno linia trendu, którą tutaj trzeba było troszeczkę poprawić, zarówno linia trendu. Jaki ten mniejszy overbalance, czy, przepraszam, większy overbalans, jak i też średnie kroczące oraz szczyty i dna. Wszystko wskazuje na cały czas trend spadkowy. Więc to, co powiedziałem wcześniej, mój, moje nastawienie na wzrost jest raczej wynikające z tego, że oczekuję załamania tego trendu, Natomiast no to jest obarczone większym ryzykiem. Dino Polska wczoraj mocne zawirowania po tym, jak UOKIK poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające względem nie tylko Dino, ale także innych sklepów, że zawierają niekorzystne dla, czy może nieproporcjonalnie korzystne dla rolników umowy. Natomiast szybko zostało to wyciągnięte. Tutaj warto zauważyć, że bujamy się teraz na bardzo ważnym poziomie oporu oraz na linii trendu i też w strefie podaży Squabera. W związku z tym należy tutaj być ostrożnym. Spółka sama z siebie i to też mówiłem wczoraj na podsumowaniu sesji, jest w dobrym miejscu. Tak? On sprzedaje rzeczy potrzebne, sprzedaje rzeczy zawsze z jakąś marżą. Może być trochę większa, może być trochę mniejsza, ale generalnie tutaj te sklepy zawsze marże mają. Sam sposób rozszerzania swojej sieci jest racjonalny, no tyle tylko, że wycena spółki jest stosunkowo droga, duża. Na tle całego rynku, czyli jakby Dino Polska jakkolwiek ma szansę na dalszy rozwój, no to tutaj trzeba zwracać uwagę, że wycena jest wysoka, więc niewiele trzeba, żeby nastąpiła duża przecena, no i ta przecena mogłaby mieć miejsce wtedy i tutaj zwracajcie uwagę na dwie, dwa parametry. Po pierwsze na marż EBIT, czyli ile spółka zarabia na zysku operacyjnym, ile jej zostaje z zysku operacyjnego, ta marża jest tutaj istotna. Natomiast druga rzecz, ile zostaje zysku operacyjnego z przychodów, tak to miałem powiedzieć. A druga rzecz należy zwracać uwagę na zadłużenie. Spółka coraz bardziej się zadłuża, ma plan też emitowania obligacji i wszystko ok, jeżeli model biznesowy będzie dalej prosperował dobrze. Natomiast nie bez kozery się mówi o tym, że tutaj te spółki nie powinny przesadzać z zadłużeniem, no bo zawsze jest ryzyko. Po prostu no, pogorszenia sytuacji, no i nagle ten kredyt staje się obciążeniem. Więc na te dwie rzeczy należy zwracać uwagę. Jak będą rosły, w sensie zadłużenie będzie rosło, marża malała, to będzie to sygnał ostrzegawczy, że nadchodzą gorsze czasy dla DINO. Jastrzębska spółka węglowa, mamy mocną przecenę, dzisiaj lekkie, o lekkie odreagowanie tutaj też w ramach analiz, które się pojawiają nie tylko od nas, ale także importujemy dla Was takie wersje premium, nazwijmy to PAP biznesu, gdzie są też analizy, inne rzeczy z pap tutaj się pojawiały informacje o tym, że ceny węgla, że dyskontują spadek cen węgla, tak? że mogą być te spadki cen węgla większe, natomiast niezależnie od tego, ja myślę, że ważne jest też to, co podała spółka wcześniej, czyli informacje o tym, że prawie... Pół miliarda złotych, 480 milionów, będzie wypłacone w postaci jednorazowej premii czy nagrody. A no to jest duże obciążenie, to jest zawsze problem JTSW, która jak wygeneruje nadwyżkę finansową, to od razu się musi dzielić z pracownikami. Ktoś by powiedział, że to jest bardzo dobre. No i tak, i nie, dlatego że spółka jest bardzo sezonowa. Ten fundusz stabilizacyjny, stabilizacyjny to jest znowu z go, super, że JTSW tam przesyła miliard złotych, to jest jak najbardziej dobre. Natomiast jednorazowe wynagrodzenie 480 milionów to jest po prostu duże. Spółka powinna inwestować, rozwijać się, e, e, budować Nowe moce przerobowe, yy, zwiększać efektywność, a niekoniecznie wydawać od razu lekko zarobione pieniądze w wyjątkowej sytuacji, anormalnej, na pensję. O, tak to wygląda no, z brutalnego, kapitalistycznego punktu widzenia. Dlatego, że później znowu będą te same problemy, że jak przyjdzie trochę gorszy czas, to spadniemy do 10 zł. Niestety. I tego się wystraszył rynek, yy, dlatego tak mocno dyskonto. Sytuacja aktualnie nie jest tragiczna, dlatego że yy, cały czas. Yy, Mamy sytuację dość dobrych cen, jeżeli chodzi o węgiel koksowy, ale jeżeli faktycznie dyskontujemy spowolnienie gospodarcze na świecie, to no nie da się ukryć, że na, na węgiel koksowy będzie mniejsze zapotrzebowanie dlatego, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na stal, na inne rzeczy. Aktualnie, jeżeli popatrzycie na notowania stali, akurat te chińskie, znaczy węgla koksowego w Chinach, jest łatwiej dostępny, to on się stabilnie utrzymuje. Więc tutaj nie ma jakiegoś, jakiejś dużej zmiany w tych cenach. Natomiast no, są obawy, że po prostu te zmiany Nadejdą. Dlatego też takie, a nie inne zachowanie ceny. Ponieważ cena wybiła poniżej 61 zł, to teraz należałoby poczekać na korektę. No i niestety dalsze pogłębianie ceny. Myślę, że nawet dobry raport za pierwsze półrocze nie zmieni tego wyglądu. Dlatego, że po pierwsze, będziemy wiedzieć o tym, że te koszty będą poniesione, a po drugie, dalej będzie obawa o to, że jednak ten węgiel koksowy nie będzie aż tak potrzebny. Chociaż ja bym tutaj przestrzegał przed tym, że sam węgiel nie będzie potrzebny. Co bardziej tym, że po prostu cena rynkowa zacznie znowu spadać. A iotz zło ledwo co zaczęło z tego korzystać, że cena wzrosła. Niemniej uważam, że tutaj nie należałoby się spodziewać spadków cen do poziomów sprzed 2-3 lat, czy z 2016 roku, gdzie były bardzo, bardzo niskie. Raczej należałoby się spodziewać spadków, no, nawet o połowę, to i tak będzie wyższa, wyższa cena. Więc myślę, że w takim średnim terminie pojawią się znowu okazje na JTSW, ale na razie, ponieważ mamy taki, a nie inny sentyment, należy być ostrożnym i poczekać na, na symptomy, sygnały do wzrostów. Na razie jeszcze ich nie widzę. Jeszcze sobie jedną rzecz sprawdzimy: zmierzymy sobie, jaki był zakres ruchu tego w dół. Tylko ukryjemy jeszcze znaczki i jaki jest teraz, tak, od szczytu. No praktycznie podobne, prawie identyczne, jeżeli chodzi o zmianę procentową. To jest jakby jedyna techniczna rzecz, która mówi o tym, że może tutaj dojść do zatrzymania, skoro wcześniej spadło o prawie 50%, teraz też ale to może dojść do zatrzymania. Miejsce jest bardzo interesujące, ale jeszcze nie dostrzegam symptomów technicznych. Mamy na razie wyprzedaż przy dużym wolumenie, więc trzeba być ostrożnym. A jeżeli chodzi o KGHM, tutaj dotarliśmy do 100 zł, więc odreagowanie do 115 jest bardzo możliwe i dopóki nie pojawi się wzrost na cen miedzi, w cenach miedzi tutaj też trzeba być ostrożnym. Cena miedzi będzie pierwsza wskazywała, że należy być byczo nastawionym na przyszłość. Na razie uważam, że czeka nas korekta do 115 zł i być może na 90 się pojawi wtedy już długoterminowa okazja. Wszystko zależy od tego, jak prowadzona będzie inflacja przez banki narodowe. Tutaj będzie bardzo dużo się działo w najbliższym czasie. LPP, trójkąt, dopóki z niego nie wybijemy, no to tutaj trudno oczekiwać jakiegoś większego. Większego ruchu, większego zatrzymania. Mamy teraz opór na 10 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że LPP no, zamknęło biznes w Rosji, tym samym też straciło część przychodów. Będzie musiało się ustabilizować na trochę innym poziomie niż wcześniej. Lotos, tutaj konsolidacja trwa, myślę, że do przejęcia niewiele się wydarzy. Marża rafineryjna ostatnio była dobra. Ciężko odnieść się do tego, jak ten proces będzie wyglądał między pkn Orlenem, a lotosem, więc tutaj też coraz trudniej jest analizować także i technicznie te wykresy, bo one są po prostu związane z innymi rzeczami niż samą ceną, stricte zyskami, przychodami, no bo tutaj się już zaczyna właśnie ten proces łączenia. Znaczy nie zaczyna się jeszcze, ale jakby zaczyna się dyskontowanie tego procesu łączenia. MBank, tutaj mamy systematyczne ruchy spadkowe. Jeżeli włączymy sobie nasze OPS, OPD automatyczne. To aktualnie widać, że rynek porusza się w mocnym ruchu spadkowym po tym, jak załamał trend w okolicach 540 zł, o czym informowaliśmy. Tutaj mamy cały czas ruch spadkowy, no i teraz wybicie powyżej 236 byłoby pozytywną rzeczą. Bardzo moim zdaniem ciekawe jest teraz dyskutowanie na temat podwyżek 100%, bo z jednej strony będzie to znowu przychód dla banków, ale z drugiej strony wzrost ryzyka, że klienci nie będą w stanie obsługiwać tego zadłużenia. Więc przestało być to takie jednoznaczne, ale też jest to w cenach. W cenach znajdują się już, jest, jest kilka ryzyk już ujętych. Po pierwsze właśnie, podwyżka 100% budząca ryzyko ewentualnych odpisów aktualizujących wartość udzielonych kredytów. Mamy dyskusję na temat wakacji kredytowych, więc one też są w cenie. Mamy kredyty frankowe, które też są już w cenie. Brakuje ewe, czy nawet ostatnie pojawiające się informacje o ewentualnych podatkach od banków też są moim zdaniem Dyskontowane, więc pomału, pomału brakuje takich czynników, które mogłyby spowodować faktyczne dalsze spadki banków. Natomiast jeszcze brakuje takich symptomów, takich sygnałów, które mówiłyby, że będzie ok. Być może dodatkowym czynnikiem jest faktyczne bardzo silne spowolnienie w gospodarce. To by mogło spowodować, że będą mniejsze zyski w nadchodzących kwartałach, wywołane tym, że nie będzie po prostu nowych kredytów udzielanych. Więc to wszystko wpływało negatywnie na, na, na przestrzeni ostatniego praktycznie roku już notowań, no, pół roku ponad. I teraz pomału dochodzimy do miejsca, gdzie moim zdaniem warto się znowu interesować bankami ogółem, o tym już mówiłem też jakiś czas temu, no i teraz na M banku wybicie powyżej 236 zł będzie załamaniem trendu i okazją do złapania nowego swinga wzrostowego. Orange Polska, tutaj mamy zatrzymanie poniżej poziomu 6,50, więc należy być teraz ostrożnym, chociaż jedna rzecz jest bardzo pozytywna. W momencie w którym rynek otrzymał dywidendę nie zaczął spadać. Ja zawsze podkreślam, że w momencie w którym mamy zły klimat, to po odcięciu dywidendy rynek zazwyczaj spada dalej. Tutaj po odcięciu dywidendy rynek urósł. Więc powiedziałbym, że chyba najgorsze za Orange. Teraz poczekamy tylko na wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu na korektę i po korekcie będzie można Ruszać dalej na północ, być może w poziomie 6 zł nadarzyłaby się okazja. PEPCO cały czas systematyczny, pomału, ruch spadkowy, spółka pomimo tego, że wydaje się być idealna na czas inflacji, dlatego że sprzedaje rzeczy tanie i generalnie powinna w takich czasach zdobywać nowych klientów. To niestety spada od momentu, kiedy zarząd powiedział, że będzie dbało o to, żeby klienci mieli najniższe ceny, nawet kosztem marsz. No to nie jest rzecz, którą inwestorzy, akcjonariusze chcą usłyszeć. Dopiero wybicie powyżej 40 zł, 39 zł zmieni nastawienie na wzrostowe. A Jeżeli chodzi o pks -a, analogiczna sytuacja jak na M-Banku. Teraz takim szczytem, który mógłby wskazywać na jakiś powrót do wzrostu, jest 36,40, OPS jest wyżej. Natomiast tutaj wygląda to coraz ciekawiej, brakuje tylko wolumenu, który mógłby wskazywać na wzrosty. Przed nami jeszcze dywidenda 4 ,30 zł, 30 no groszy, 5% dywidendy ja się tutaj nam rysuje. No wiem, że większość z nas myśli: dobra, 5% dywidendy, a 15% inflacji więc co to za dywidenda? Natomiast lepsze 5% niż nic, tak? To też o tym warto pamiętać. No i potencjał, o którym wspominałem wcześniej, tutaj jest. Ciekawe jest to, że rynek wybił nowy dołek i zaraz znalazł wsparcie. I tak się dzieje tak naprawdę od wojny, czy od tego spadku wojennego, gdzie mamy co nowy dołek, to rynek bardzo szybko go wykupuje. Wydaje się, że ta cena, ta przecena po prostu bardzo, bardzo znacząco już e, wyce, przeceniła też właśnie spółkę. PGE. Tutaj mamy spadki po tym, jak zaczęto się obawiać o spowolnienie. Myślę, że Spółki energetyczne były bardzo pozytywne. OPD tutaj można potraktować, że zostało utrzymane na poziomie 10 zł. Pomimo tego, że zostało tutaj naruszone i wybite, no to dzisiaj mamy wzrosty ponad, więc traktowałbym to jako zatrzymanie ponad OPD z szansą na wzrosty z powrotem do poziomu 11 zł. Natomiast no, procesy inwestycyjne, które spółki będą musiały przeprowadzić, pytanie z czego będą finansowane i tutaj to będzie miało znaczenie także i na cash flow. Tych firm, natomiast od prądu nie uciekniemy, podwyżki są zaakceptowane, będą dalej. No i spółki prawdopodobnie mają dobry czas przed sobą, jeżeli chodzi o swoje sytuacje finansowe, zwłaszcza jak pozbędą się aktywów węglowych, tych takich mniej stabilnych, mniej zmiennych. Natomiast też pamiętajmy, że to są spółki energetyczne, więc nie powinny. Rosnąć bardzo silnie, tylko powinny się ustabilizować na pewnym poziomie cenowym i wypłacać regularne dywidendy. My tych dywidend pewnie jeszcze długo nie zobaczymy ze spółek energetycznych, dlatego też powinno się łapać swinga, poczekać na mocną przecenę i znowu swinga. Więc tutaj, pomimo tego, że utrzymujemy się powyżej tego OPD, to nie widzę jakiejś super okazji. Tak, zgodnie z trendem, można by było próbować ze stop lossem poniżej cieni z celem na 11 zł, później ewentualnie na 11,50 i 12, ale, ale to wszystko jest bardzo, bardzo krótkie zasięgi ma. natomiast powinien mieć więcej perspektywy do wzrostów ze względu na drożający gaz i też to, że będą mogli dostarczać gaz do Niemiec chociażby po wyższej cenie z, przez Baltic Pipe i przez inne porty przez, przez inne miejsca, przez inne źródła. Natomiast tutaj, jakby kluczowe jest to, że prawdopodobnie na jesień będzie nam brakowało w Europie gazu. A pytanie, czy PGNIK to wykorzysta, będzie w stanie zarabiać więcej, czy też nie. Więc tutaj, zwracam na to uwagę. My aktualnie jesteśmy nastawieni cały czas pozytywnie na PGNIG-u, zakładamy, że spółka będzie generowała wyższe zyski, właśnie ze względu na, ze względu na tą sytuację na rynku gazu. Najbliższy raport finansowy, który będzie publikowany, to jest 18 sierpnia. PKN Orlen. Tutaj mieliśmy załamanie trendu spadkowego. Rynek teraz testuje po raz kolejny 67 zł. Marża będzie wysoka, dywidenda tutaj jest przed nami. Marża, marża na baryłce ropy będzie na razie wysoka. Natomiast wiemy o tym też, że i program. W sensie ta promocja, którą aktualnie PKN Orlen zrobił, i też wszystkie inne stacje, na pewno wpłynie też na wyniki, że nie będą aż tak wyśrubowane. No i też PKN Orlen na pewno będzie realizował plany rządowe, a nie tylko swoje korporacyjne. Więc ja mam dość dużo aktualnie dystansu do PKN Orlenu, pomimo jakby bardzo dobrego środowiska, to niestety te czynniki polityczne są. Są trudne do oceny. Myślę, że w takiej bardzo długiej perspektywie jest to spółka, która powinna stworzyć naprawdę silny konglomerat energetyczny. I ten plan jest jak najbardziej dobry, tylko że tworzony jest też. No jest to dalej spółka Skarbu Państwa po prostu. Z technicznego punktu widzenia załamanie tego trendu otwiera drogę do nowego trendu wzrostowego, kierunek 82 zł. PKOBP, tutaj analogicznie jak przy MBanku i PKS wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu załamie trend. Tutaj trochę lepiej wyglądają wolumeny, w sensie takim, że pojawiły się te wolumeny na dołkach jeżeli pojawią się wzrosty przy dużym wolumenie, to będzie to pozytywne. Kolejny taki bardzo ważny opór to jest 36,50 zł. PZ-u tutaj stabilnie, myślę, że nie należy oczekiwać bardzo dynamicznych wzrostów. Cały czas poniżej 30 zł. Uważam, że w dłuższym terminie jest to okazja dywidendowa, natomiast na dużą zmianę ceny aktualnie bym nie liczył. Spadek poniżej 28,50 otworzy drogę niżej do kierunku 20, nawet 5 zł, więc trzeba mieć to jeszcze na uwadze. Santander też wygląda bardzo ciekawie. Rynek uklepał już po raz trzeci dno na 222 zł. Wprawdzie cały czas trend spadkowy trwa, ale też widać, że skala tych przecen jest mniejsza niż na innych bankach. Um, chociaż trudno powiedzieć, w sumie, to, to trzeba było pomierzyć teraz, ale 61,8 całej fali wzrostowej plus takie ustabilizowanie się sytuacji rodzi szansę na ewentualne ruchy. Wzrostowe. Oczywiście takie momenty, w których coś ciekawego się dzieje, my wyszukujemy i wam publikujemy. Z takich nowości, które dziś lub najpóźniej jutro, w zależności od tego jeszcze, jak zatwierdzą nasze aplikacje w App Store oraz w Google Play, bo to musi być wszystko spięte razem, pojawią się dwie nowe rzeczy. Będziecie mieli po pierwsze możliwość zaimportowania na swoje wykresy naszych analiz, czyli my będziemy Wam udostępniali nasze analizy, będziecie mogli sobie zaimportować swoje, zapisywać, tworzyć wiele różnych szablonów, wiele różnych analiz. Aktualnie macie możliwość właśnie tworzenia szablonów, natomiast będzie dodatkowo jeszcze opcja stworzenia analizy, czyli wszystkie rzeczy, które narysowaliście będą zapisywane, ale jednocześnie właśnie będziecie mogli pobrać nasze analizy. Co u Ułatwi proces, bo będziecie mogli niezależnie od swoich szybko sobie pobrać, zaimportować i zobaczyć, jaki nasz jest punkt widzenia. Druga rzecz to niższe interwały czasowe. Będziecie mogli sobie analizować na niższych interwałach, także pod kątem wolumeny wolumenu, czy też tego, co się dzieje na wykresach pod każdym kątem. To już dziś, najpóźniej jutro się pojawi, więc serdecznie zapraszam do testowania. Oczywiście zapraszam też Was do Squabera Premium, gdzie otrzymujecie alerty, okazje, sygnały i macie dwa dodatkowe bonusy, ponieważ trwają wakacje, dajemy Wam je darmowe, czyli zacznie się Wasz abonament liczyć dopiero od 1 września, czyli zyskujecie dziś, jak to nagrywam, 55 dni gratis i do tego książka lub kubek Squabera w prezencie, jako taki bonus na wakacje, będziecie mogli albo poczytać sobie pod palemką, albo napić się dobrej kawy z naszego kubka wyjątkowego, tworzonego na nasze zamówienie. Wiemy, że 99% naszych użytkowników premium jest zadowolona, a reszcie oddaliśmy pieniądze, bo mamy gwarancję satysfakcji. A co więcej, masz możliwość polecania skłabera i też zyskiwania dzięki temu, zarówno ty, jak i osoba polecona, dlatego że 10% będzie zwracało. Wracało do Was. Jeżeli jesteś zainteresowany programem partnerskim, zarejestruj się. W ustawieniach konta, możesz znaleźć Polecaj i zyskuj i tutaj masz swój kod afiliacyjny, który możesz przekazać. Będziesz otrzymywał punkty, za które możesz wymienić sobie na skłabera premium, a twój polecona osoba też otrzyma dodatkowe punkty, i tym samym obniży sobie abonament. I to trwa w kółko zawsze, więc serdecznie zapraszam. A teraz wszystkiego dobrego, słyszymy się na kolejnych spotkaniach. Już w przyszłym. W przyszłym tygodniu, no i w niedzielę, jak zawsze, 21:45 przed otwarciem rynków, zapraszam i pozdrawiam Marcin Tuszkiewicz ze szwaber.com